Cześć, witajcie. Chciałbym Wam dzisiaj trochę powiedzieć o baterii w Galaxy Note 2. Dzisiaj naprawdę chyba pierwszy raz miałem taki bardzo wyczerpujący dzień, jeśli chodzi o korzystanie z tego smartfonu. No i tak, pozostało mi 7% baterii, jest 20-20, czyli właściwie do końca dnia mi wytrzymał. Już od jakiegoś czasu jestem w domu, ale jeszcze tutaj się nie bawiłem trochę. Jak przedstawiają się statystyki? Dla mnie są wystarczające, chociaż powiem szczerze, że mogło być ciuteńkę lepiej, ale myślę, że to mi wystarczy naprawdę. Więc od momentu odłączenia, o 6%, od momentu odłączenia 14,5 godziny, no generalnie tak jak widzicie, największą ilość spędziłem w Chromie, czyli po prostu na przeglądanie komentarzy waszych. I no tutaj podręczna przeglądarka trochę też zjadła, ciekawe dlaczego. Bo za dużo z niej nie korzystałem. No dobra, system sam trochę zjadł, Facebook, Twitter i generalnie to wszystko. Nic więcej nie robię na telefonie. Jeśli chodzi o ekran, podświetlanie 4 godziny 20 minut, czyli do 4,5 godzin na pewno wytrzyma. Dla mnie to jest jakby dostateczny wynik. Mówię, jakbyśmy dociągnęli do tych 5 godzin, to też byłoby fajnie, ale no tutaj bateria lepiej się sprawdza niż w Samsungu Galaxy S3, no jest większa po prostu, prawie 1/3, więc nie ma co ukrywać. Myślę, że procesor nie jest o tyle bardziej prądożerny, czy też wyświetlacz, mimo że jest większy, no sporo, ale jakby proporcje są zachowane bardziej na korzyść Galaxy Note 2, więc dłużej wytrzymuje i mamy dłuższe jakby cykle między podłączeniem do ładowania. Teraz tak. Od razu odpowiem na jakieś pytania, jeśli macie jakieś problemy, tak jak ja na przykład dzisiaj miałem jeden taki problem i zauważyłem, że nie wiem, przez dosłownie paręnaście minut mi parę procent zjadło baterii. Nie wiem, w którym momencie był ten skok, nie wiem, czy to tu właśnie nie było, w tym jak jest taki uskok nagły. To tak jak widzicie, nie było ładowania baterii. Wyłączyłem telefon, włączyłem ponownie i mi się chyba tutaj, to było chyba 67%. I nagle włączyłem telefon, miałem 68% i się długo utrzymywało. Tak jakby po prostu bateria troszkę odzyskała, że jakby się przeliczył ten chyba ten status baterii i bateria rzeczywiście za szybko się rozładowywała i to był jakiś bug. I później zaczął i było już lepiej, już nie było takich skoków, tak jak tutaj widzicie u góry. Później już bardziej płynnie to schodziło, więc proponuję Wam raz na jakiś czas po prostu zresetować swoje urządzenie i myślę, że to rozwiąże wszelkie problemy. Dajcie znać, jak Wasza bateria się spisuje na Note drugim. Jeśli nie na Note drugim, to na S3. Czekam. Nie muszą być screeny, wystarczą, jak opowiecie, jak korzystaliście ze smartfona i jakie macie właśnie tutaj wyniki. Dobra, trzymajcie się, pozdrawiam, hej!